Będziemy czytali fragment z Ewangelii Jana, z rozdziału 15. Ja wiem, że jak zobaczymy ten fragment, to powiemy, że już to znamy, już słyszeliśmy na ten temat. Ale nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że Pan Jezus przez 3,5 roku swojej służby mówił ciągle to samo. A i tak nie dotarło. Więc musimy często czytać i słuchać Słowo Boże z nadzieją i z wiarą, że któregoś dnia dotrze i zmieni nasze życie. 15 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Ojciec zasadził krzew. Ojciec zasadził na tym świecie Syna, Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy w Grece, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, to znajdujemy tam takie słowo aletinos, co oznacza, że ja jestem autentycznym, prawdziwym, niepowtarzalnym krzewem winnym. Nic nie może się równać z Jezusem, nic nie może się równać z Synem, nic nie może być podobne do Syna. Syn jest tylko jeden, jest doskonały. I jeśli weźmiemy pod uwagę wiele innych wypowiedzi Pana Jezusa, to musimy powiedzieć, że tylko Syn jest dawcą życia. I ten krzew winny, o którym tutaj mówi Pan Jezus, jest też symbolem życia. Jest symbolem życia. Prawdziwego życia, jedynego, niepowtarzalnego życia. Nie wiem, czy ktoś z nas miał okazję oglądać krzew winny, uprawy krzewów winnych. One są niezwykle zadbane. Tam nic nie dzieje się przypadkowo. Jedyną rzeczą, która jest możliwa w winnicach i która w jakimś sensie jest dziełem przypadku, to jest to, co urasta w ciągu pierwszej części sezonu. I to jest ta latorość. Ona w pierwszym roku nie wydaje owocu. To jest taka, mówiąc wprost, gałązka, która od głównego krzewu wyrasta. I trochę dzika, szuka swojego miejsca. Winogrodnik przychodzi po jakimś czasie, kiedy ona już jest na tyle długa, że można ją poprowadzić. I zaczyna ją kształtować, oczyszczać. Zaczyna ją doświetlać, czyli te gałęzie, które, czy też gałązki, które są potężniejsze, muszą ustąpić niejako. Muszą zrobić miejsce dla tej nowej latorości. Podzielić się z nią światłem. Podzielić się z nią tym wszystkim, co krzew czerpie z gleby.
A wszystko to po to, żeby ta gałązka wzmocniła się, żeby ta latorość nabrała sił, żeby w kolejnym sezonie już mogła owocować. Jezus mówił właśnie dokładnie o tym, że taka gałązka jest, taka latorość jest oczyszczana, jest przygotowywana przez winogrodnika po to, żeby przyniosła owoc. Jezus mówi, że ona sama z siebie owocu nie może wydać. Czasami nam się wydaje, że jak mamy to nowe życie, to możemy pójść na żywioł i zaniedbujemy czasami tej społeczności z krzewem winnym, czyli mniej Słowa Bożego, mniej modlitwy, mniej społeczności z Kościołem, a więcej takiego działania, bo trzeba coś robić. Trzeba coś robić. Gałązka musi coś robić. Ta latorość musi rosnąć. Ale ona rośnie tylko dlatego, że jest połączona z krzewem winnym. Inaczej by uschła. Inaczej nie miałaby życia w sobie. Wszystko to po to, żeby się pojawiły owoce. Jeżeli ktoś z nas widział kiść winogron, a to już chyba wszyscy widzieli, to zauważa pewną prawidłowość. Ona się składa na górze z takich dużych gron, a na samym dole z takich malutkich. Te duże grona to są te, które były blisko krzewu, najbliżej. A te na samym dole były najdalej. To też coś pokazuje. Im bliżej Pana, tym więcej tej słodkości, tym więcej tej słodyczy, tym więcej tego dorastania. Im dalej, tym jestem mniejszy, tym mniej we mnie słodyczy. Każdy człowiek, który patrzy na kiść winogron, powie, no ładna lub brzydka. Ale cóż możemy powiedzieć o tej kiści winogron? Nic nie wiemy na temat jej składu, nic nie wiemy na temat jej wartości. Ale jest sposób na to, żeby ocenić, jaka jest wartość tego owocu, który jest przed nami. Boże Słowo mówi, że naszą wartość określa się pod tym, co się z nas wylewa. Z obfitości usta mówią serca. Mówi się o rzekach wody żywej, które się wylewają z człowieka. Powinny się wylewać. Kiedy jesteśmy takim winnym gronem, jak to zobaczyć, co w nas jest? Jak sprawdzić, co w nas jest? Jest tylko jeden sposób na to. A mianowicie z tych winogron robi się wino. I przychodzi taki specjalista, on się nazywa kiper, bierze próbkę wina, idzie z nią do światła, prześwietla i jest w stanie powiedzieć, czy te krzewy rosły na doświetlonym stoku, czy na osłoniętym stoku. Jest w stanie powiedzieć, jak wiele słonecznych dni było wtedy, kiedy te owoce dojrzewały. Jest w stanie powiedzieć, czym karmiła się ta winorość. Może powiedzieć bardzo dokładnie, jaki był skład tej ziemi, z której czerpała ta roślina. O każdym składniku jest w stanie powiedzieć. Kiedy my idziemy do światła, kiedy stajemy w świetle, a o tym mówi również Ewangelia Jana, każdy bowiem, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Tak mówi apostoł Jan w 3 rozdziale swojej Ewangelii.
przynosimy do światła każdego z nas. Bóg przynosi do światła. Niektórzy uciekają, niektórzy kryją się, ale to niczego nie zmieni. Dlatego, że Bóg jest w stanie bardzo dokładnie, przyglądając się wnętrzu człowieka, temu, co z niego wypływa, jest bardzo dokładnie w stanie ocenić, czym się karmisz, co jadłeś, co piłeś, jak wiele dni swoich spędziłeś w świetle, jak wiele swoich dni spędziłeś w cieniu, w ciemności. Jest w stanie ocenić, jaki jest twój smak i jaki jest twój zapach. Czy to ma jakieś znaczenie? Jesteśmy solą tego świata. Czy to ma znaczenie? Jezus mówi, że tak. Jesteśmy solą tego świata. Ten świat bez soli, chrześcijan, umiera. Jest bez smaku. Nie ma w nim życia. A więc jest potrzebny smak, który każdy może spróbować. Jest potrzebne światło. Jesteśmy jak lampa postawiona na stole, aby świeciła wszystkim domu, jak miasto, które jest postawione na górze, aby w nocy było widoczne z daleka, aby ci, którzy w ciemności mieszkają, mogli z daleka zobaczyć światłość. Pamiętajmy, że to, czym się karmimy, sprawia, że kimś jesteśmy. To nie jest prawdą, że obojętnie co zjesz, ma taki sam wpływ na twoje życie. A kiedy mówimy o duchowym życiu, to nie jest prawda, że człowiek, który karmi się byle czym duchowo, stanie się duchowym orłem. Nieprawda. Tak się nigdy nie stanie. Coś, co zjadamy w postaci informacji, które do nas przychodzą, w postaci obrazów, które konsumujemy, w postaci litery, którą czytamy, w postaci pewnych przeżyć, których doświadczamy, w społeczności, którą mamy z kimś, z jakimiś ludźmi, to wszystko nas kształtuje, to wszystko ma na nas wpływ. To wszystko sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, a wcześniej nakarmiliśmy się czymś. Nie chcę nikogo przekonywać, że powinniśmy sobie wprowadzić surową religię, która zabrania nam tego, owego i jeszcze czegoś tam, a nakazuje to czy tamto i jeszcze coś. Ponieważ ani to nie przyniesie rezultatu, ani na dłuższą metę niczego to nie zmieni. Ponieważ można siebie zmusić do pewnych rzeczy, ale serce będzie gdzie indziej. Jeżeli trwam w Chrystusie, a przecież z Jego powodu się narodziłem na nowo, to razem z tym trwaniem w Chrystusie przychodzi do mojego życia wszystko to, czym karmi się Chrystus. A czym On się karmił, kiedy był na tym świecie? On mówił, że Jego jedynym pragnieniem jest wypełnienie woli Ojca. Nic więcej. Niczego więcej tak naprawdę Chrystus nie chciał. On nie chciał władzy, którą chcieli Mu dać. On nie chciał bogactwa, które chciano Mu dać. On nie chciał nawet dobrego, miłego życia, którego Mu życzono. On chciał tylko wypełnić wolę Ojca i nic ponad to. Czego my chcemy tak naprawdę? Moi kochani, zbieramy się co niedzielę. W środę niewielu przychodzi. Czego my chcemy? Czy niedziela to jest dzień, kiedy uspokajamy sumienie? Czy niedziela to jest dzień, kiedy przychodzimy, żeby móc sobie samemu powiedzieć, no byłem. Byłam. Jeżeli Kościół nie jest moim domem, to do niego chodzę. Czasami się zmuszając. Czy zmuszamy się do tego, żeby wchodzić do własnych domów? Czy zmuszamy się do tego, żeby iść do własnej rodziny? Jeśli tak jest, to to jest stan chorobowy. To nie jest absolutnie normalny stan. Z radością wracamy do własnych domów. Z radością wracamy do dzieci, do żony, do męża. Bo to jest nasze miejsce. Kościół jest naszym domem. I przychodzimy do Niego z radością. Przychodzimy do Niego nie tylko w niedzielę. Jesteśmy w Nim każdego dnia. Żyjemy sprawami Kościoła, bo żyjemy Chrystusem, bo Chrystus żyje Kościołem.
Ale tak się dzieje tylko wtedy, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy są wszczepieni w ten winny krzep. A pamiętajmy jeszcze dodatkowo, o czym uczy nas List do Rzymian, że my jesteśmy tymi dzikimi gałązkami. Że ten prawdziwy krzew winny to tak naprawdę Izrael. A nas z łaski wszczepiono. Czy cenimy sobie to? Czy ma to dla nas znaczenie, że mnie, człowieka, który nigdy nie znał Boga i który nie był zainteresowany Bogiem, który był zainteresowany bałwochwalstwem, oddawaniem czci demonom, któregoś dnia obdarowano łaską zbawienia. Łaską zbawienia. I dano mi możliwość, żebym żył nowym życiem. Żeby moje oczy się otworzyły i zobaczyły, jaka jest prawda. Żeby mój umysł się otworzył i poznał to, czego przeciętny człowiek nie jest w stanie poznać. Żeby moje serce się otworzyło i było w stanie kochać, a kiedyś było pełne egoizmu i nienawiści, nie było w stanie nawet siebie kochać. Jeżeli sobie tego nie cenimy, to niczego w życiu nie będziemy cenili. Nie łudźmy się, że jesteśmy w stanie poza Chrystusem kogokolwiek kochać, że jesteśmy w stanie poza Chrystusem cokolwiek rozumieć, że jesteśmy w stanie poza Chrystusem do czegokolwiek dojść. Ktoś powie, no tak, ale przecież niewierzący ludzie są bogaci. Zobacz niewierzącego leżącego w trumnie. On jest bogaty? On nic nie ma. Odchodzi z tego świata tak, jak przyszedł. I nic nie jest w stanie zabrać ze sobą. No ale taki los czeka wszystkich, nieprawda? Ci, którzy uwierzyli, mają skarb w niebie. Chrystus to mówi. Masz skarb w niebie. Odchodzisz z tego świata i już czeka na ciebie bogactwo. Ale kiedy odchodzisz z tego świata niewierzący, nic na ciebie nie czeka, tylko ogień piekielny. Tak, tak, wiem, że dzisiaj wielu ludzi mówi, że piekła nie ma. Przykro mi to powiedzieć, ale przekonają się, że jest. Czy zadaliśmy sobie pytanie dzisiaj rano, idąc na nabożeństwo, jaki jest cel mojej wizyty tutaj dzisiaj? Czy przyszedłem dlatego na przykład ja, że wiedziałem, że mam słowo jakieś wygłosić? Czy ktoś przyszedł tylko po to, że wie, iż musi coś zaśpiewać, musi zagrać na jakimś instrumencie? Może ktoś pomyślał, no muszę przyjść, bo mam szkółkę. A może ktoś pomyślał sobie, no muszę przyjść, no dawno mnie nie było, no trzeba się pokazać. A ktoś z nas przyszedł dzisiaj z miłości do Pana? Czy ktoś się przyszedł po to, żeby mieć randkę z Chrystusem? A ktoś powie, ale po co mi taka publiczna randka? Mogę mieć w cztery oczy. Właśnie na tym polega rzecz, że nie możesz, jeśli nie jesteś częścią ciała Chrystusowego. To, co robisz w czterech ścianach, to jest tylko i wyłącznie przygotowanie do tego, co zrobimy wtedy, kiedy przyjdziemy zebrać się jako ciało Chrystusa. Bo wtedy jeden drugiemu usługuje. Bardzo łatwo można sprawdzić motywacje, które nami kierują. Będziemy mieli czas uwielbienia, czas modlitwy. Dlaczego niektórzy w czasie modlitwy milczą? Całe życie milczą. Jest takie humanistyczne wyjaśnienie tego, bo się wstydzą. Nie. Ja dopuszczam oczywiście taką sytuację, że człowiek, który się nawróci, przychodzi z różnymi ograniczeniami. Między innymi boi się publicznie w jakiś sposób zademonstrować, czy to swoją wiarę, czy to swoją miłość, czy to swoje przekonania. Cóż, to jest możliwe. Ale któregoś dnia to się kończy, bo Chrystus przynosi wolność. Nawet dzieci nasze uczymy, że przed chwilą przecież to było, że jesteśmy wolnymi ludźmi.
więc jestem wolnym człowiekiem. Nie mam tego obciążenia. Ale wiecie, dlaczego często milczymy? Dlatego, że z naszych serc nie ma się co wylać. Nie ma się co wylać, po prostu. A przecież mamy sobie usługiwać wzajemnie. Ja tu jestem po to, żebyście mogli usłyszeć, co Bóg czyni w moim życiu. Wy jesteście po to, żebyście mogli żeby ja mógł usłyszeć, co Bóg czyni w waszym życiu. Żebyśmy mogli razem, wspólnie doświadczać Bożej mocy, Bożej chwały. Żebyśmy mogli wzajemnie się pocieszać, wzmacniać, pomagać sobie. Żeby Bóg mógł nas uzdrawiać, żeby Bóg mógł nas uwalniać. Ale jeżeli wszystko jest beznadziejne, jeżeli wszystko się toczy w niewłaściwym kierunku, jeżeli to jest kolejna tylko niedziela, to nie dajemy Panu Bogu możliwości, żeby cokolwiek mógł w naszym życiu uczynić. Jezus mówi, ja jestem aletinos, prawdziwym krzewem winnym. Prawdziwym jest jeden krzew winny, a nim jest Chrystus. Kto we mnie jest, kto we mnie jest wszczepiony, ten wydaje owoc. Jeśli pojawiłeś się na tym duchowym świecie, to pojawiłeś się jako latoroś. Jak ktoś widział latoroś, a każdy z nas widział, nie zdając sobie sprawy z tego, że tak jest, każda roślina ma latoroś. To są te gałązki, które wyrastają w ciągu sezonu. One są delikatne. Ciekawe jest to, że one nie są zbyt łamliwe, ponieważ są nasycone sokami. Tak są chronione przez roślinę. Tak Bóg daje nam na początku mnóstwo, abyśmy mogli od samego początku być bezpieczni. Ale nie jesteśmy gotowi do wydawania owoców. To jeszcze nie ten czas. Nie trudno sobie wyobrazić, gdyby na tej słabiutkiej gałązce pojawiły się owoce, co by się z nią stało. Ona by się po prostu załamała. Musi upłynąć pewien czas, żeby się wzmocniła, żeby nabrała sił, żeby powiedziała, tak, jestem gotowa wydawać owoce. Co robi winogrodnik, co ogrodnik, kiedy drzewo czy gałęzie nie wydają owocu? Odcina. A wiecie dlaczego odcina? Dlatego, żeby one nie zjadały, nie konsumowały tego wszystkiego, co jest potrzebne całej roślinie do tego, żeby wzrastała i wydawała owoce. Żeby to nie była taka praca na marne. Wszyscy jesteśmy powołani do wydawania owocu. Każdy z nas. Ale jak tak pod światło nas przyciągnął, tak począsnął nami, co się okaże, że jest składnikiem tego naszego wnętrza? Co tam jest? Jakie tam są pokarmy? Z czego czerpaliśmy przez cały tydzień? Co jedliśmy przez cały tydzień? Co piliśmy przez cały tydzień? Co by się okazało? Na to pytanie sami sobie musimy odpowiedzieć. Ja wiem, że nie musimy tego tłumaczyć Panu Bogu, bo Pan Bóg wie. Ale my, kiedy na siebie patrzymy, my nie wiemy, co jedliśmy przez cały tydzień. Nie wiemy, co ten drugi konsumował. Ale ile tam było czasu na dobre jedzenie Słowa Bożego? Ile tam było czasu na modlitwę? Ile tam było czasu na dobrą książkę, która jest w stanie nas zachęcić do pewnej decyzji? Ile było społeczności z innymi wierzącymi ludźmi? Ile potrzebowaliśmy wyjaśnień, żeby nie być w środę, żeby nie być na grupie domowej i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja nie mówię o prawach i obowiązkach wynikających z bycia chrześcijaninem. Ja mówię o tym, że jak człowiek kocha, to nie ma znaczenia jego życie. On jest dla. Jeżeli kocham moją żonę, to jestem dla niej. Moje życie się nie liczy. W tym tygodniu słuchałem
w radio audycji na temat rozwodu w Polsce, niestety ta liczba się powiększa. 50% z nich wynika z tego, że nie ma zgodności charakteru. Jakie zgodności charakteru? Jeżeli ożeniłem się z moją żoną, to jej charakter ma dla mnie znaczenie, a nie mój. To jej przyjemności mają dla mnie znaczenie, a nie moje. To wcale nie oznacza, że ona jest głową rodziny, żeby było jasne. To oznacza, że ja złożyłem z siebie ofiarę. Jeżeli mam relację z Chrystusem, to złożyłem z siebie ofiarę. Ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Czy to ja powiedziałem? Przed chwilą tak. Ale to apostoł Paweł zapisał. Ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Stary Paweł umarł. Nie ma go. Nie istnieje już. I ten sam Paweł powiada wszystko. Wszystko, co mi stoi na drodze, co jest przeszkodą w poznaniu Chrystusa, w kochaniu Go, w społeczności z Nim, wszystko to jest gnój. Cytuję Biblię, żeby było jasne. Ja tego nie chcę. Czy tu jest mowa o jakichś nakazach, zakazach? Nie. Tu nie ma mowy o żadnych nakazach i zakazach. Nie ma mowy o żadnej religii. Tu jest mowa o społeczności z Bogiem, który okazał mi łaskę i wyciągnął mnie z dołu zagłady, ze śmierci i dał mi nowe życie. Jakże go nie mogę kochać z tego powodu? Jakże nie mogę być wdzięczny za to, co dla mnie uczynił, na co nie zasługiwałem? Mamy teraz czas, aby uwielbić naszego Boga, aby podziękować Mu za wszystko.